Cześć. Dzisiaj będę opowiadać o zbrodni, ale też będę opowiadać o bardzo ciekawej, bardzo interesującej rodzinie warszawskiej, rodzinie Szewców, którzy założyli właściwie imperium obuwnicze w XIX wieku i była to firma znana w Europie i na świecie, dosłownie. Byli to wybitni producenci butów, ale też wybitni ludzie pod różnymi względami. Będę mówiła głównie o jednym ich przedstawicielu, ale wspomnę o całej firmie, bo jest to bardzo ciekawa historia, o której myślę mało kto słyszał. No podejrzewam, że w Warszawie prędzej ktoś, jeżeli jest osadzony w tym środowisku warszawskim, bywa na Powązkach, to im się mogła rzucić w oczy aleja rodziny Hiszpańskich, bo tak mieli na nazwisko. No ale poza tym prawdopodobnie jest to historia dosyć mało znana. Zanim dojdę do naszego głównego bohatera, to najpierw taki krótki wstęp, a po opowiedzeniu naszej historii kryminalnej jeszcze wrócę do historii rodzinnej. Ale właśnie ojcem naszego dzisiejszego bohatera był, i uwaga, będzie czterech Stanisławów Hiszpańskich w tej historii. Będzie trochę jak w 100 latach samotności, gdzie wszyscy nazywali się José Arcadio Buendia, to tutaj wszyscy nazywają się Stanisław Hiszpański. Jest to czterech krewnych, którzy nazywają się wszyscy Stanisław Hiszpański, ale na szczęście wszyscy mieli inne drugie imię, zatem postaram się ich jakoś przynajmniej w ten sposób rozróżnić. No ale protoplastą rodu był Stanisław Hiszpański I, tak go nazwijmy, Stanisław Eugeniusz Hiszpański, urodzony w 1815 roku, starszy zgromadzenia Szewców w Warszawie, który po ogłoszeniu stanu wojennego wprowadzonego w wyniku takich napięć, które potem doprowadzą do wybuchu powstania styczniowego, został zesłany na Syberię i gdy wrócił do Warszawy, to wycofał się z życia politycznego i zajął się swoją firmą obuwniczą, z której wyrośnie potem całe obuwnicze imperium. Imię Stanisław Eugeniusz Hiszpański, nasz Stanisław I, dwóch synów, a jeden z nich także Stanisław, nasz dzisiejszy bohater, Stanisław Antoni Hiszpański, położy podwaliny pod cały rozwój tej olbrzymiej obuwniczej firmy. Nie tylko był szewcem, ale kształcił się pod okiem mistrzów angielskich, ale także amerykańskich. Skończył także prawo, był bardzo wykształcony. No, był to człowiek naprawdę bardzo inteligentny, niestety również prawdopodobnie zaburzony. I teraz opowiem o bardzo zbrodniczym epizodzie z jego życia, a gdy o tym opowiem, to wrócę do reszty tego imperium obuwniczego, żeby tutaj nakreślić pełen obraz. Więc nasz bohater dzisiejszy, Stanisław Antoni Hiszpański, nasz drugi ze Stanisławów Hiszpańskich, urodził się w 1844 roku. Właśnie z naszego pierwszego Stanisława Hiszpańskiego, cenionego szewca. Ojciec wysłał go za granicę, by się doskonalił w rzemiośle, pracował w Krakowie, Budapeszcie, Wiedniu, Francji, Anglii, Ameryce. Powrócił do Warszawy potem, gdy już był naprawdę wybitnie wykształcony w swoim fachu i nie tylko. I ożenił się w kwietniu 1870 roku z Zofią Kwiatkowską, która była zresztą córką chrzestną ojca naszego bohatera dzisiejszego, czyli Stanisława Hiszpańskiego, tego pierwszego. Rodzice nie byli zadowoleni za bardzo z wyboru syna na początku, bo uważali, że Zofia Kwiatkowska, która była córką właściciela szynków, nie jest stosowną partią, jest to właściwie mezalians, a na dodatek Zofia, choć była jedynie córką szynkarza, to była wychowana ponad stan, jak mówili, marzyła o wyższym towarzystwie, grała na fortepianie, ale wniosła bardzo mało posagu, bo jedynie 1500 rubli. Aczkolwiek później, gdy będzie już rozprawa sądowa o sprawie, o której będzie dziś mowa, to teść nieszczęśniczki, nasz Stanisław Hiszpański I, ojciec Stanisława Hiszpańskiego II, którym będę dzisiaj mówić, podkreśli przed sądem z uznaniem, że nigdy złą wobec nas, czyli wobec teściów, nie była i mimo wyższego wykształcenia obchodziła się ze mną jak dobra córka.
Po ślubie Stanisław Hiszpański II, ten bohater nasz dzisiejszy, założył fabrykę obuwia, no bo wiadomo, był wykształcony w tym kierunku. I założył tę fabrykę obuwia w Rosji w Saratowie i będzie też prowadził obuwniczy sklep w Warszawie. W Warszawie zamieszkają Stanisław i Zofia Kwiatkowska przy ulicy Długiej i nasz hiszpański junior, hiszpański drugi, rozwinie bardzo owocną działalność, weźmie uczniów szewskich, czeladników itd. W aktach sądowych jest ustęp protokołu, który jest z oględzin jego biblioteczki, proszę sobie wyobrazić. Było to takie spojrzenie na to, kim jest nasz oskarżony i było wiadomo, że szafy w gabinecie i niższe szuflady w biurku napełnione książkami po większej części czy treści beletrystycznej, romanse i powieści polskich aktorów, Kraszewskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Pola, Encyklopedia Powszechna Orgelbranda w 28 tomach, dzieła filozoficzne, kompletny zbiór dzieł Szekspira, dzieł o kierunku religijnym nie znaleziono. Nie wiem, na co miał być to dowód, ale zostało to w aktach sprawy zanotowane. W czasie 10-letniego pożycia Stanisława Hiszpańskiego, naszego drugiego, i Zofii Kwiatkowskiej urodziło się młodym hiszpańskim 5 dzieci. I wiemy, że nasz bohater był despotyczny i prześladował żonę scenami zazdrości, po których ją znów przepraszał i prosił o przebaczenie, co nie powstrzymywało go od podnoszenia nowych zarzutów po kilku dniach. Było nawet tak, że podejrzewał swoją teściową, że zachęcała ona córkę do romansowania, co jest absurdalnie głupie. Wpadał z nienacka, kiedy jego żona odwiedzała matkę i nie tłumacząc w ogóle po co przybył, jak jakiś agent policyjny biegał po pokojach i sprawdzał, czy nie ukrywa się tam jakiś kochanek żony, no był pod tym względem totalnie rąbnięty. Absolutnie toksyczna zazdrość. No i hiszpańscy mieli swego lekarza. Nazywał się dr Kurcjusz. Stanisław Hiszpański junior poznał go w 1876 roku, bardzo się do niego przywiązał i bardzo o nim się pochlebnie wyrażał, jako o wartościowym człowieku i zdolnym lekarzu. No ale bardzo szybko, bo już w 1877 roku, czyli już właściwie po roku, zaczął być o doktora zazdrosny. Powiedział, że jak mu się zdaje, doktor Kurcjusz zanadto jest grzeczny dla jego żony. Nie wiem, może powinien być chamski, to wtedy byłoby spoko. Doktor Kurcjusz był również lekarzem domowym starszych hiszpańskich, czyli tego rodziców hiszpańskiego Stanisława juniora. No więc często bywał przy ulicy Długiej w Warszawie, bo odwiedzał i starszą panią hiszpańską, matkę naszego dzisiejszego bohatera. No ale także przez tylnymi schodami, przez kuchnię przechodził do mieszkania młodych hiszpańskich, bo oni mieszkali razem w jednej kamienicy. Gdzie to ciągle któreś z dzieci wymagało opieki, no bo to po 5 drobiazgu, no to wiecie, ciągle któreś dziecko było chore, nie jest w tym nic dziwnego. W 1879 roku, na początku grudnia, czyli już pod koniec, Stanisław Hiszpański junior wezwał do siebie kucharkę Cecylię, która u nich służyła, i zaklinając ją na najświętszy sakrament, zapytał, czy nie zauważyła stosunków miłosnych pani domu z doktorem Kurcjuszem. Cecylia odpowiedziała, że widziała jedynie kiedyś, jak wychodzili z sypialni i wtedy pani tupnęła nogą i powiedziała do doktora: nie cierpię pana, wychodź pan. No nie wiem, na co to jest dowód, no ale na nic. Innym razem Cecylia zeznała, że wyszli razem z sypialnego pokoju do przyległego, lecz zaraz potem wrócili do sypialni, skąd pani kazała dzieciom przejść na drugą stronę mieszkania. No może po prostu Kwiatkowska, żona naszego Stanisława Hiszpańskiego juniora, chciałaby ją doktor zbadał bez obecności dzieci, no po prostu mogła się źle czuć, w końcu, żeby była bez przerwy w ciąży. No więc Stanisław Hiszpański junior po wypytywaniu służby nakazał tejże kucharce, ale także pokojówce śledzić zachowanie swojej żony. Pokojówka miała na imię Eleonora i potwierdziła potem przed sądem, że na żądanie swojego pana podsłuchiwała rozmowę doktora Kurcjusza z panią w pokoju sypialnym, gdzie zresztą wszyscy sypiali wspólnie, to znaczy pokojówka, państwo i 5 dzieci.
Nie, może było cieplej. Pokojówka zeznała, że za pierwszym razem nic nie słyszała, gdyż pan doktor z panią rozmawiali cicho, a za drugim razem na początku pani mówiła głośno o chorobie dzieci, a później cicho doszły ją tylko tą pokojówkę słowa, co mam zrobić, jak mnie zapyta. No nie wiadomo, o co chodziło. Pewnego dnia, po kolejnej scenie zazdrości, nasz Stanisław Hiszpański junior żonie zaproponował, że wezwie doktora Kurcjusza, sam wejdzie do szafy i będzie widział, jak się będzie zachowywał. No pojeb potworny, no ale żona stwierdziła, że dla świętego spokoju się zgodzi, niech już ma i może wreszcie będzie spokój. Więc małżonka chętnie się zgodziła, także Stanisław wywiercił dziurkę w szafie i znajdując się wewnątrz szafy, wy widzicie to, nie? Oczami wyobraźni, obserwował, jak doktor bada żonę leżącą na łóżku. No jest to taki srogi king, ja bym powiedziała bardzo dziwny. No ale uznał potem przynajmniej, że odbyło się to wszystko przyzwoicie i że, jak zeznał wtedy, że po tym uspokoił się całkowicie. Ale oczywiście nie na długo, bo nie rozmawialibyśmy o tym, że jest jakaś sprawa w sądzie w tej sprawie, prawda? No więc wkrótce potem znowu mu odwaliło i zaczął być zazdrosny od nowa. Żona prosiła go w takim razie, żeby zmienił lekarza, będzie wtedy wreszcie spokój. Lecz ten uparcie nadal do siebie i do dzieci wzywał doktora Kurcjusza. W obecności teściowej zarzucał żonie, że jej stosunek z doktorem Kurcjuszem ją hańbi tak, że nie ma dla niej innego wyjścia, jak zażyć truciznę. Dobrze słyszycie. A na oświadczenie teściowej, czy nie lepiej w takim razie rozejść się z żoną, odpowiedział krótko: to moja rzecz, ja zrobię podług mego uznania. Nadal zadręczał żonę podejrzeniami i nadal zapraszał do domu doktora Kurcjusza. Gdy jedno z dzieci miało chorą rękę, to zawołał do żony: czyż nas Bóg nie ukarał? Żona na to podniosła dziecko i powiedziała: niech to dziecko umrze, jeśli kiedy przed tobą skłamała. Dziecko zaraz potem zupełnie wyzdrowiało, ale jak się zapewnie domyślacie, patologiczny, zazdrosny jakby mąż, no nie zna, jak chce się uprzeć, to sobie znajdzie powód, prawda? Więc nie przestał wysuwać nowych podejrzeń, mimo tego niezbywalnego dowodu, jakim było zdrowe dziecko. No i 29 grudnia 1879 roku Stanisław Hiszpański junior wyjechał do Saratowa w Rosji, tam do swojej fabryki obuwniczej, by sprawdzić tam rachunki i wszystko. No i przed wyjazdem z taką goryczą mówił do swojego ojca, tego Stanisława Hiszpańskiego seniora, że żona kazała uszyć sobie nową sukienkę jak samitny kaftanik i to na pewno dlatego, że chce się podobać doktorowi Kurcjuszowi. Ja jestem zestresowana nawet, jak o tym opowiadam. To po prostu poziom takiego strasznie przemocowego męża, no tutaj się robi aż nie do zniesienia. Wrócił po 2 tygodniach do Warszawy z tej Rosji. No i jego ojciec, hiszpański senior, zaniepokojony był, że jego ukochany syn, spadkobierca jego jakby biznesu, no zaczyna się zachowywać coraz bardziej paranoicznie. Pobiegł więc najpierw do księdza. No zawsze to jakaś pomoc, niech będzie. Widocznie myślał, że się uspokoi. Ksiądz nazywał się Kucharski i udał się na spotkanie z synem hiszpańskiego seniora. Podobno tenże opowiadał księdzu historię swojego życia, żalił się na żonę, oskarżał ją o niewłaściwe zachowanie wobec doktora Kurcjusza, no ale podawał argumenty, które ksiądz zbywał, bo uważał je za niedorzeczne. Ksiądz spotkał też wtedy tę żonę nieszczęsną, kwiatkowską, płaczącą i siedzącą nad kilkorgiem drobnych dzieci. Skarżyła się ona temu księdzu Kucharskiemu, że mąż ją gnębi moralnie i fizycznie. No i że ten ksiądz potem w zeznaniach przed sądem mówił, że chociaż ten Stanisław Hiszpański junior mówił jasno i zrozumiale, jednak w jego zachowaniu, cytuję, zauważyłem jakąś anomalię, niepokój, co mi nasunęło podejrzenie, że jest chorym umysłowo. Udał się więc ksiądz bardzo rozsądnie do ojca tegoż juniora Stanisława
i radził, żeby syna oddał w ręce lekarzy. Przyznaję, że ksiądz zachował się tu bardzo rozsądnie, nie zaproponował egzorcyzmów, to się chwali. Hiszpański Stanisław Junior stacza się już w odmęty obłędu. Kiedy zobaczy na łóżku zadrapanie politury, posądza, że są to ślady butów doktora Kurcjusza powstałe podczas zdrady małżeńskiej. Kiedy żona mu mówi, że no po prostu synek Staś swawoląc tam poddrapał łóżko, to przeprowadził dochodzenie, nie wyłączając z nich tych dzieci nieszczęsnych. Nawet w śledztwie potem tego chłopca przesłuchano. Chłopiec zeznał, że ojciec ciągle się gniewał na matkę, potem ją przepraszał i znów się gniewał, że krzyczał na matkę, że za to, że razem z Kurcjuszem popsuli łóżko. Potem znowu przepędzał dzieci, znów je wypytywał. No, po prostu no, straszna patologia i generalnie widać, że człowiek jest no, psychicznie chory. Ojciec Stanisława Hiszpańskiego Juniora przed sądem mówił, że a to syn chciał żonę głodem morzyć, nie pozwalając jej podać nawet szklanki herbaty, a to po paru dniach zaczynał mieć, wiecie, jak dwubiegunowej chorobie, zaczynał być dorany przyłóż. No po prostu, no musiała być to straszliwa udręka dla rodziny, tak? Jeśli Stanisław Hiszpański Junior miał chorobę psychiczną, no to w tej postaci, w której ona występowała, no to nie dało się z nim przecież żyć pod jednym dachem. I w tym też czasie, właśnie po tym powrocie z tej rosyjskiej fabryki, Stanisław Hiszpański Junior wyzwał doktora Kurcjusza na pojedynek. Lekarz, no cóż, pewnie był zniechęcony, no ale udał się do swoich przyjaciół po poradę. Powiedział im, że jakiś fabrykant podejrzewa go o bliższe stosunki z żoną i wyzwał go na pojedynek. Zapewniał przy tym słowem honoru tym znajomych, że tego pretensje są czystym urojeniem. No i nie wie, co ma robić. Czy zawiadomić rodzinę fabrykanta, że ten, jak mu zresztą oświadczył, nosi się z zamiarem zabicia żony. Czy przyjąć ten pojedynek dla świętego spokoju. No i Kurcjusz zdecydował rozsądnie, że w obecności matki Stanisława Hiszpańskiego Juniora powiedział: syn pański niezasadnie wyzwał mnie na pojedynek, on zapewne zwariował. Jeśli pan nie przedsięweźmie środków zaradczych, to będę zmuszany udać się do Oberpolizmeistra. No, było to rozsądne wyjście, zamiast pojedynkować się z było nie było, no, wariatem. Ja wiem, że słowo wariat jest stygmatyzujące, no ale w tym przypadku jest to nieleczona osoba. No ja wiem, że to nie było wtedy środków, by leczyć taką manię, w jakiej był Stanisław Hiszpański Junior. No ale nie ukrywajmy, że też nie można mu pozwolić, by kogoś lub siebie zabił. No więc ojciec nieszczęśnika udał się do doktora, niejakiego Baranowskiego, by ten przyszedł i zbadał syna. Tenże to wykonał. Powiedział, że na pierwszy rzut oka, że się udał zbadać tego Stanisława Hiszpańskiego Juniora i że zobaczył, że mężczyzna jest bardzo blady. No i też pomyślał, że jest też alkoholikiem i że miewa delirium. Być może tak było, nie mamy nic wspomniane o tym w zeznaniach, czy ktoś spożywał alkohol, czy nie, no ale powiedzmy, że lekarz mógł alkoholizm jakoś w miarę prosto zdiagnozować. Przez jakiś czas pilnowano Stanisława Hiszpańskiego, nie wiem, czy odstawiono mu alkohol, czy nie, nie bardzo jest tutaj szczegóły, w jaki sposób go pilnowano, no ale po jakimś czasie było trochę lepiej, stan jego zdrowia się polepszył, przyszedł marzec, czyli minął gdzieś kwartał, spuszczono go trochę ze smyczy. Miało się odbyć zgromadzenie szewców, na którym to Stanisław Hiszpański zachował się jakoś dziwnie, poza tym chyba nie tylko w domu zachował się dziwnie, bo w tym zgromadzeniu szewców gdzieś chciano go usunąć z jakiegoś wysokiego stanowiska. No i na następny dzień odwiedził go w domu jeden z tych szewców ze zgromadzenia, niejaki Tomaszewski, i został Stanisława Hiszpańskiego Juniora w łóżku. Mówił, że ten Stanisław Hiszpański Junior mówił, że mu gorzej, leżał w łóżku, milczał. No i po paru dniach zaczął mówić, że żąda, by go odwiedził lekarz dr Kurcjusz. Równocześnie odgrażając się, że dr Kurcjusz ma romans z jego żoną i że doktora Kurcjusza zabije.
no nie wiem, co bym zrobiła na miejscu doktora, pewnie bym poszła, nie? No więc doktor Kurz już rzecz jasna powiedział, że no nigdzie nie przyjdzie, bo przecież jakby grożą mu śmiercią z jednej strony, a z drugiej wzywają go do łoża chorego, no przecież no to nie jest normalne. I wysłał tylko list o treści. I był to 1 kwietnia 1880 roku. Szanownemu panu pospieszam do niej, że z powodów zapewne dobrze mu znanych w domu jego nadal bywać nie mogę. Mam nadzieję, że wobec tylu znakomitości lekarskich, jakimi szczyci się Warszawa, zdrowie szanownego pana na tym nie ucierpi. Stanisław Hiszpański junior, leżąc na tym łożu boleści, jak mu lekarz odmówił przyjścia, bo ten groził mu śmiercią, więc wiadomo, odebrał ten list i posłał do sklepu, swojego sklepu, posłańca po to, by mu przyniósł jego rewolwer schowany w kontuarze. Nie wiem, czemu przyniesiono mu ten rewolwer, ale zrobiono to. Rewolwer wraz ze 150 nabojami Stanisław Hiszpański junior nabył kiedyś w Saratowie w Rosji od jakiegoś strażnika Polaka, który nie miał pieniędzy, by powrócić do Polski. Rewolwer schował pod poduszkę i nadal leżał Hiszpański junior w łóżku. Ale jak już się dowiedział, że ten Kurz już nie przyjdzie, wezwał po ten rewolwer, no i zaczął wrzeszczeć, że pójdzie do tego nikczemnika i zabije go jak psa. Ponieważ krzyczał to przy bratu swojej teściowej, no to tenże stwierdził, żeby go uspokoić, że on może zostanie jakby sędzią, ten brat teściowej, w kwestii stosunku jego żony do doktora Kurcjusza. No więc Stanisław Hiszpański junior się zgodził i zaczął opowiadać o wszystkich swoich podejrzeniach, które rzekomo o różnych poszlakach, które niby dowodzą winy żony i z tego doktora. No ale ten brat teściowej zbijał każde jego podejrzenie, no bo one były absurdalne i pewno zwyczajnie niedorzeczne. Zdanie po zdaniu zbijał wszystkie jego argumenty, no co oczywiście nie zadziałało, bo mówimy o osobie, która jest prawdopodobnie chora psychicznie i zaburzona, no i dyskutuj tu z takim, nie? Żądał ciągle, by żona przyznała się do winy i w ogóle. Cała ta rozmowa, słuchajcie, cała ta jadka w domu z tym rewolwerem pod poduszką trwała około 4 godzin. W końcu wezwano ojca Stanisława Hiszpańskiego juniora, czyli tego seniora Stanisława, no by ten coś zrobił. I no zrobił jedyną rozsądną rzecz, jaką mógł zrobić, bo przypominam, nie ma wtedy leków psychiatrycznych, tak? No to znaczy Stanisław Hiszpański senior pojechał do doktora Kurcjusza i do szpitala, w którym doktor Kurcjusz pracuje, by ich uprzedzić, że jego syn no, jest niespełna rozumu i że może być niebezpieczny dla doktora. No po prostu no, zachował się ojciec Stanisława tego juniora bardzo odpowiedzialnie. No tymczasem Hiszpański junior sporządził listę swoich wierzycieli, wyjął spod poduszki rewolwer, rozkazał żonie pilnować dzieci i pocałował ojca i matkę w rękę i oświadczył, że idzie odegrać swój dramat. Błaganie rodziców, żeby jakby nie kalał swego imienia do występkiem, pozostało bez oddźwięku. Oświadczył to moja rzecz. Ponownie ucałował ręce rodziców, pożegnał się i wyszedł. No, nie wiem, czemu go nie ścigano, może się bali, że ich zastrzeli, no trudno powiedzieć, no, ale przybył do mieszkania Kurcjusza, który był uprzedzony już o jego zamiarach, więc wyszedł z domu. No i jak ten Stanisław Hiszpański junior nie zastał doktora w domu, no to wrócił i poszedł spać. W tym czasie doktor Kurz już dowiedział się, że był u niego Hiszpański junior. No i trochę się przestraszył, że to nie jest tak na żarty. Wezwał swojego przyjaciela, nazywał się Dębowski, by uradzić, co tu czynić. Była już wtedy północ. No i ten przyjaciel stwierdził, że może on na następny dzień uda się do tego nieszczęsnego hiszpańskiego juniora i się z nim rozmówi. No i tak ustalono. Tymczasem do tego nie zdążyło dojść. Hiszpański junior około godziny 5 nad ranem, była to sobota 3 kwietnia, wyszedł z domu, zostawił na biurku kopertę z napisem na pamiątkę dla mojej córki Zofii Agaty Hiszpańskiej, gdzie włożył swój zegarek i obrączkę.
Przyszedł najpierw do szpitala, gdzie pracował doktor Curtius i że zażądał widzenia z nim. Tam go oczywiście zbyto, no bo już wszyscy byli uprzedzeni o tej imprezie. No, na co on powiedział, że on musi widzieć doktora i że będzie czekał, dopóki doktor nie będzie szedł ze swego mieszkania do szpitala. Czekał do godziny 8:30. Doniesiono doktorowi Curtiusowi, że Stanisław Hiszpański junior tam gdzieś czyha pod szpitalem i na niego czeka. Na co doktor Curtius w swej naiwności chciał zakończyć wreszcie tę sprawę i stwierdził, że on z nim porozmawia. Zaproponowano mu najpierw, że może najpierw posłać po komisarza, w sensie po policjanta, żeby mu towarzyszył w tej rozmowie, no ale doktor powiedział, że nie trzeba i kazał otworzyć słudze główne wejście. Wpuszczono Stanisława Hiszpańskiego juniora do mieszkania doktora Curtiusa. Zamknięto za nim drzwi, bo tak sobie życzył doktor, chciał porozmawiać z Hiszpańskim na osobności. Kiedy go uprzedzono, że niepotrzebnie się naraża, powiedział, co mi się stać może, pomówię z nim, wyperswaduję i wytłumaczę mu. Po kwadransie jednak usłyszeli domownicy doktora Curtiusa wystrzał. Wbiegli do pomieszczenia, lekarz leżał na ziemi, a Stanisław Hiszpański junior siedział na krześle obok drzwi. Lekarze przybyli, doktor Curtius był jeszcze przytomny, tylko nie miał głosu i ruchu w ręku i nodze, bo dostał strzał w głowę. A tymczasem Hiszpański nadal tam siedział, był blady, aż zielony, był spokojny jednak, palił papierosa. Żona doktora Curtiusa straciła przytomność i po miesiącu strasznych cierpień, nie przemówiwszy ani jednego słowa, w dniu 2 maja 1880 roku doktor Curtius zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że śmierć nastąpiła wskutek zapalenia mózgowia wywołanego raną postrzałową w skroń. W sądzie zeznawano, że doktor z żoną żyli bardzo dobrze, że rzadko byłoby małżeństwo, że było tak dobre i żyło w takiej miłości. Doktor bardzo się troszczył o wygody żony, był bardzo szlachetnym człowiekiem, bardzo ze wszystkimi grzecznym, niezależnie czy ktoś był biedny, czy bogaty. Nie miał zbyt dużych pieniędzy, oprócz ubezpieczenia na życie nic nie zostawił rodzinie, no bo utrzymywał ją po prostu z bieżącej pensji. No i tak się skończyło życie doktora Curtiusa. Z ręki szewca, znakomitego szewca, wykształconego w wielu krajach szewca, syna także innego wykształconego, wybitnego szewca. Hiszpański oczywiście szybko trafił od razu do aresztu, skąd pisał listy do żony. W jednym z nich na przykład napisał: Zosiu, nie mogę pojąć, dlaczego nie byłaś mnie widzieć, kiedy pozwolono odwiedzać mnie zawsze od godziny 9 rano do 6 wieczorem. No, nie wiem, czemu go nie przyszło odwiedzić, dziwne, nie? W tych listach zapewniał, że jej zawsze wierzył i zawsze jej będzie wierzył. No w ogóle jakieś takie pierdoły strasznie wypisywał. Od razu widać, że był niespełna rozumu. Potem w innym liście pisał: cokolwiek będzie, to dzieci moje mogą być dumne, że ojciec ich nie umiał w inny sposób, ale umiał i dowiódł czci dla ich matki, która droższa im nie była, jaka przyszłość, którą sobie zgotowałem. No tak, rzeczywiście dzieci mogą być dumne. W więzieniu zaobserwowano, że był rozdrażniony, ale o żonie zawsze dobrze się wyrażał, za to o doktorze Curtiuszu zawsze z oburzeniem. Przypomniał sobie, siedząc w tym więzieniu, że doktor Curtius kiedyś mu zalecił przeczytać Maskaradę Lermontowa i zażądał przyniesienia tej książki. Tematem Maskarady Lermontowa jest zazdrość oparta na fałszywych przesłankach, która doprowadza do śmierci niewinnej osoby. Prawda? Bardzo znajomy schemat. No i po przeczytaniu tej książki Stanisław Hiszpański junior oświadczył, że gdyby ją przeczytał wcześniej, nie zabiłby doktora, lecz jedynie zbezcześcił, cokolwiek to znaczy. No więc wiecie, czytanie ratuje życie. Chociaż rzecz jasna, był niespełna rozumu, więc nie sądzę, żeby to pomogło. W więzieniu pracował, szył buty, no bo wiadomo. Potem wyrabiał też zabawki jakieś dziecięce, robił sanki i tak dalej. Poddano go oczywiście szczegółowemu badaniu psychiatrycznemu, badało go kilku lekarzy. Tam jakaś straszna zgraja tych lekarzy, ale nie mogli dojść razem do ładu, do porozumienia, co mu jest. Zdania były bardzo podzielone. No i sąd też niespecjalnie chciał tych psychiatrów słuchać i wniósł akt oskarżenia o rozmyślne zabójstwo.
ponieważ biegli nie byli w stanie uzgodnić swoich opinii, bo sporem było to, czy podsądny działał w efekcie, no czy też doszło do jakby premedytacji. Czy też była tutaj w grę łagodząca okoliczność w postaci choroby psychicznej. Prokurator na rozprawie odmalował obraz Stanisława Hiszpańskiego juniora jako brutalnego męża, opisał cierpienia jego żony, no bo ona z nim naprawdę cierpiała w tym niedobranym małżeństwie. Udowadniał, że był w pełni poczytalny Stanisław, no i że z premedytacją popełnił to morderstwo. Obrońca z kolei mówił, że był to atak choroby i że kiedy minęło to stadium chorobowego podniecenia, jak to nazwano, to zeznał, to że ten Stanisław Hiszpański zeznał, że żałuje bardziej sierot po lekarzu niż swoich własnych dzieci i w ogóle żałuje swojego czynu, który popełnił bez świadomości. Oczywiście tutaj dyskusja jest też taka, że jeżeli nie mamy możliwości leczenia choroby psychicznej, która powoduje, że ktoś jest niebezpieczny dla otoczenia, to czy jest to okoliczność łagodząca i należy kogoś wypuścić, czy jednak mimo wszystko go odizolować? Przecież można go było odizolować w szpitalu psychiatrycznym, choć były to miejsca dosyć wtedy ponure i straszne. Bardzo ciekawa była linia też oskarżenia, która uderzała w to, że Stanisław Hiszpański junior podróżował do Ameryki. Uważano, że na przykład ta zbrodnia może być wynikiem nabytych w Ameryce przyzwyczajeń, a szczególnie wpływem nierównego małżeństwa, tego mezaliansu z żoną. Obrońca z kolei mówił, że to przyczyną tego czynu jest to, że żona go nie kochała, tego podsądnego. No i obrona wniosła o uniewinnienie z powodu niepoczytalności. No bo oskarżony nie mógł odpowiadać za swoje czyny jako chory umysłowo. Po wielogodzinnych debatach o godzinie 11 w nocy sąd uznał Stanisława Hiszpańskiego juniora za winnego umyślnego zabójstwa w stanie zapalczywości i rozdrażnienia. Wyrok był następujący. Stanisława, syna Stanisława Hiszpańskiego, pozbawić wszelkich szczególnych praw i przywilejów i zesłać na osiedlenie do guberni irkuckiej z zabronieniem wyjazdu z miejsca zamieszkania przez lat 2, a z guberni syberyjskich przez 8 lat. Ze względu jednak na stan chorobliwy, z jakim podsądny popełnił czyn pod wpływem przywidzenia, sąd postanowił wystąpić za pośrednictwem ministra sprawiedliwości z prośbą o zmianę powyższej kary na zamknięcie w twierdzy przez rok jeden bez pozbawienia praw. Czyli słuchajcie, z kodeksu wynikało, że powinien być zesłany na Sybir. Ale sąd uznał, że mimo tego występuje o to, że wyrok jest taki, jak wynika z kodeksu, ale występuje do ministra sprawiedliwości o złagodzenie go, po prostu rok więzienia, takiego zwykłego i koniec. No i Ministerstwo Sprawiedliwości 18 lutego 1881 roku zawiadomiło Sąd Okręgowy w Warszawie, że najjaśniejszy pan na skutek najpoddańszego przedstawienia najmiłościwiej zezwolił na zamianę oznaczonej kary i zamknięcie byłego starszego warszawskiego zgromadzenia szewców, kupca Stanisława, syna Stanisława Hiszpańskiego, w fortecy bez ograniczenia praw i przywilejów zgodnie z wyrokiem sądu. I tak się stało. On poszedł do więzienia jedynie na rok za morderstwo tego doktora, naprawdę wybitnego, szlachetnego człowieka. Wyszedł i nie wiem, co się stało z ich małżeństwem, ponieważ wiecie, jest to bardzo ciekawa rzecz. Rodzina Hiszpańskich jest bardzo szczegółowo opisana w Wikipedii, ponieważ jest to naprawdę wybitna rodzina, złożona z fantastycznych osobowości. Z wyjątkiem właśnie tego jednego ze Stanisławów, Stanisława Antoniego Hiszpańskiego, który żył zresztą do 1899 roku, czyli przeżył 55 lat. Nie wiem, jak zmarł, ale jego syn, również Stanisław, tym razem Stanisław Felix Hiszpański, syn naszego mordercy, będziemy mówić na niego Stanisław Hiszpański III, bo dla uproszczenia,
rozwinął firmę hiszpańską i uczynił ją znaną w świecie. Był z wykształcenia prawnikiem. Prawo ukończył podczas swojej wieloletniej podróży po świecie, którą zakończył w Paryżu, kształcąc się na Sorbonie. Pracując jednocześnie w paryskiej garbarni i praktykując w lokalnym rzemiośle. Zrobił właśnie w Sorbonie magisterium z prawa i dzięki serdecznym kontaktom z paryską Polonią, w szczególności z Marią Skłodowską-Curie, poznał późniejszą żonę, Zofię Kraków. Kraków to było nazwisko. Czyli słuchajcie, jest to znowu Stanisław Hiszpański, jego żona Zofia. Podobnie jak jego ojciec był Stanisławem Hiszpańskim, miał żonę Zofię. Można się pojebać w tym kotalnie, więc mamy tutaj Stanisław Hiszpański III, syn mordercy, z żoną Zofią Kraków. Spotkali się tam w tym Paryżu, wymienili 365 listów w ciągu jednego roku. No i po czym w Warszawie odbył się ich ślub. Stanisław Hiszpański III, syn naszego mordercy, władał francuskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim. I gdy wrócił do Warszawy, zajął się firmą i także działalnością społeczną. I ta jego działalność społeczna była naprawdę bardzo rozwinięta. W 1905 założył organizację Gniazd Sokolich, które to była taka organizacja, która miała wspierać najbiedniejszych i najgorzej przystosowanych, tak to się nazywało. Po prostu działało w środowisku robotniczym. Zginie we wrześniu 1939 roku w Warszawie podczas bombardowania, ponieważ, jak mówią, wolał dokończyć herbatę, nie chciał zejść do piwnicy podczas bombardowania. Sklep firmy hiszpańskich mieścił się, tej firmy już Stanisława Hiszpańskiego III, już kiedy ta firma była rozwinięta naprawdę na skalę światową, mieścił się na krakowskim Przedmieściu 7. W logo firmy umieszczony nad sklepem był niedźwiedź brunatny trzymający w łapach but. Slogan firmy nie był zbyt wyszukany, bo brzmiał jak buty to od hiszpańskiego. No długo nad tym chyba nie myśleli. I w latach międzywojennych sklep firmy hiszpańskich z warsztatem dla szewców mieścił się dokładnie w tej samej kamienicy przy krakowskim Przedmieściu 7, w której w lalce Prus ulokował sklep Wokulskiego i mieszkanie subiekta Rzeckiego. Taka ciekawostka. W butach od hiszpańskiego, szczególnie w oficerkach, chodzili generałowie polscy i zagraniczni, europejscy, ówcześni celebryci, na przykład Jan Kiepura, Kossak, profesorowie, artyści, arystokraci, dyplomaci, sportowcy, ale przede wszystkim właśnie wojskowi, włoscy, niemieccy, francuscy, nawet sam de Gaulle. Po odzyskaniu niepodległości nasz Stanisław Felix Hiszpański w 1918 roku ze swoją żoną Zofią Kraków, nasz Stanisław Hiszpański III, syn naszego mordercy, oddali całą biżuterię oni i matka, bo ojciec już nie żyje, ten, który zabił doktora Kurcjusza, oddali całą biżuterię rodową i złoto na skarb narodowy, na odbudowę kraju, nie pominęli nawet obrączek ślubnych. I firma Stanisława Hiszpańskiego, właściwie stuletnia, funkcjonowała do 1944 roku, a po śmierci Stanisława Feliksa Hiszpańskiego, czyli Stanisława Hiszpańskiego III, firmę prowadziła właśnie jego żona Zofia Kraków. To była niezwykła rodzina, bo następni potomkowie rodu również mieli nietodziękowe talenty, ponieważ Stanisław Hiszpański III miał syna, także Stanisława, no przepraszam, no ale tak było, który jest, no był, bo zmarł w 1975 roku, artystą, malarzem, grafikiem, architektem, a także pilotem, brał udział w kampanii wrześniowej, i pozostawił po sobie całkiem spory dorobek. Z czasów tej świetności międzywojennej z kolei pochodzi, i tutaj już dla miłośników Warszawy jest taki adres, taka okazała willa na Mokotowie przy Ludwika Narbuta 18, otoczona pięknym ogrodem, bo na tyłach tej willi była umieszczona pracownia firmy obuwniczej hiszpańskich. W dwudziestoleciu międzywojennym otoczenie domu było bardzo eleganckie, dystyngowane, wokół powstawały piękne kamienice. Do nieruchomości należała też okazała wozownia. No niestety w powstaniu oczywiście rezydencja została doszczętnie wypalona, ale po wojnie dom był odbudowany przez profesora
Rancewicza. No już nie w takiej formie świetności jak kiedyś, no ale podobno nadal można go zobaczyć i nadal wzbudza podziw swoim rozmachem. Trzech ze stanosłowów hiszpańskich zostało wymienionych na tablicy zasłużonych na Powązkach, a jedną z ulic Warszawy nazwaną w 2001 roku imieniem rodziny hiszpańskich. I jeszcze jeśli chodzi o potomków rodziny hiszpańskich, no to Stanisław Felix Hiszpański, ten Stanisław Felix Hiszpański III, syn mordercy, tak to muszę powiedzieć, żeby go rozróżnić, nie dlatego, żeby go stygmatyzować, bo dzieci nie odpowiadają za winę swoich ojców, żeby była jasność. Nie, wcale nie uważam, że kogoś stygmatyzuje fakt, że jego rodzice zrobili coś głupiego, inaczej wszyscy mielibyśmy przerąbane. No więc on miał oprócz tego syna Stanisława Hiszpańskiego, artysty, miał córkę jeszcze, Marię Hiszpańską, później po mężu Neumann, która również była artystką, no bo jednak fantastyczne to były geny, zajmowała się grafiką i malarstwem, ilustrowała książki, była członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków i była najmłodszym dzieckiem Stanisława Hiszpańskiego III. Studiowała od 1935 roku na ASP w Warszawie, wojna oczywiście przerwała jej edukację. Podczas okupacji działała w Związku Walki Zbrojnej. No i w 1941 roku była aresztowana, później przewieziona do obozu Ravensbrück. Podczas pobytu w obozie wykonywała wiele rysunków, pracowała przymusowo w zakładach zbrojeniowych. Doczekała się na szczęście wyzwolenia i w 1945 roku wróciła do Warszawy, gdzie zajęła się ilustrowaniem książek. Współpracowała z wydawnictwem Książka i Wiedza, z Tygodnikiem Powszechnym, stworzyła wiele rysunków poświęconych życiu w obozach koncentracyjnych. Są one w zbiorach muzeum w Ravensbrück. Nie została jednak pochowana na Powązkach, ale w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej. Nie wiem czemu, bo pasowałaby wspaniale do alei swoich przodków. Niezwykła to była rodzina, choć Stanisław Antoni Hiszpański, ten Stanisław Hiszpański II, no to jakby nim to nie bardzo jest się co chwalić, choć nie wiadomo, czy gdyby żył we współczesnych czasach, to czy gdyby nie dostał jakby stosownej pomocy psychiatrycznej, farmakologicznej, to czy nie, wszystko nie potoczyłoby się inaczej. Nie bardzo znalazłam informacji, w jaki sposób zmarł, czy chorował, czy popełnił samobójstwo, nie wiem, bo jest to jakaś wielka tajemnica. Stanisław Antoni Hiszpański nie występuje na Wikipedii w przeciwieństwie do całej reszty członków rodziny hiszpańskich. Czy celowo, czy nie, nie wiem. Bardzo to jest takie trochę tajemnicze, nie wiemy za bardzo ani czy to małżeństwo się po wyjściu Stanisława Antoniego z twierdzy rozpadło, czy nie. Czy jego choroba narastała, czy no po prostu no, nie znalazłam tych informacji. One pewnie gdzieś są, ale nie dotarłam do nich. No i to tyle na dzisiaj. Taka historia rodziny Szewców, podobno absolutnie wybitnych, światowej klasy, ale też historia rodziny pełnej osobowości bardzo nadzwyczajnych. Z jedną zakałą rodu, ale to się zawsze w rodzinie zdarzy. No i już, tak. Do usłyszenia.